absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 2 Remaster. Na start nadrabiamy oczywiście z poprzedniego odcinka ulepszenie pasażka zdrowia. I rozpoczynamy misję szóstą. To ekstremiści sięgają niebios. To ekstremiści reflektują kolor mroku. To nazwa oznacza... Nie, ta nazwa oznacza wieżę... Misery... Żalu, chyba? Żalu albo rozpaczy. O proszę, akurat obok jest posąg. Dobra, to tylko czekaj no tyle chwilę, moment. Gdzie ja tu mam iść w takim razie? W sensie, na pewno nie mam się cofnąć. Co tu? Nie. O, okej, dobra. Po prostu miałem iść tędy. Halo? Co się dzieje? Siema. W sumie Limbo się zapada jeszcze bardziej w rzeczywistość, czy jak? O kurde, to jest boss?! No chyba Seiya jak coś robi ze mnie. Chciałem kurde powalczyć mieczem, no ale się nie da. Co ty strzelasz, typie? Ała! Kurde, poważnie! Au! No, co jest? Nie wiem, że to jest druga... To, no oczywiście, to jest druga faza. O kurde! Dobra, mamy akcję! Okej, czyli muszę wcisnąć tego. Aż, kurde! O! O, jak rozumiem, od razu się kula aktywowała, tak? Dawaj, cniemy. No dawaj, chodź tu, nie uciekaj ode mnie. No,
Dobra, zdjęty. Miasto grzechu. Spoko. Uroboros. Ciekawe. Okej, okay, nieźle wyszło nawet. Szkoda tej głupiej śmierci, no ale kurde... No, gdybym wiedział, co się mniej więcej wydarzy, no to... Może dałoby mi się uniknąć tego zgonu i mieć wyższą rangę, bo miałem eskę za czas. Spotkanie... Na szczycie powinno zakończyć konflikt. Okej, okay, mógłbym kupić niebieską kulkę, albo mógłbym pozbierać na upgrade'a. I chyba wybiorę to drugie. Bo bronię i tak, tylko lepsza, jeden co lepszy od chyba lekko damage, a nic więcej. Okej. Dobra. To co? Już takie małe gnoje. No ty gnoju, dostałeś strzała w mordę. Doskok, dawaj. Ciekawe, czy to jest jedna z tych walk, które trwają w nieskończoność, czy może oni się w końcu przestaną spawnić. Co? Już? Z tego co widzę, to chyba nie. Bo dalej właśnie nie wiem, czy ja mam z nimi walczyć, czy mam iść dalej. Dobra, może spróbujmy wejść na górę. O! Aha, czyli co? To miałem cały czas zrobić. Nie walczyć z nimi, tylko po prostu przejść dalej. Warto wiedzieć. Urururururu. No, jeszcze tylko brakuje mi tego, żebym sam spadł jeszcze na swój głupi łeb. Dobra, olejmy może ich, bo jak to dalej ma wyglądać tak, jak ma wyglądać, że ja nie mam z nim walczyć, no to po co tracić czas.
Zobaczmy, czy coś tu się dalej kryje. Jeszcze. Ja pierdzielę. Proszę. Złota kula, dopiero co zużyta. Dopiero co zużyta, już odzyskana. Dobra, chyba przestały się wreszcie spawnić. To zaraz pytanie, co mam tutaj znaleźć, o ile cokolwiek. O, trzeci? Trzeci klejnot? Spicery! Wow! Co za gnój? Jaki kamikadze! XD? Okej, nie mogę tego rozciąć, to nie Metal Gear Rising Revengeance, gdzie mogę się mieczem przeciąć przez ścianę. Dobra. To jest sposób. Strzelić, po czym się oddali, żeby wysadzili siebie i swoich kumpli. Mamy doładowanie demonicznej energii. Zobaczmy, czy mogę coś na górze coś zrobić. Tylko właśnie, nie mogę mieć Quick Heart, tylko muszę mieć a Real Heart. No dawaj, w górę. A, chociaż w sumie nie musiałbym nawet wykorzystywać. Tylko że demoniczną przemianą po prostu szybciej tu dojdę. Flame Heart. Magiczny kamień z wściekłym demonem płomieni. Teraz jak strzelamy, to nie błyskawicami, tylko ogniem. No to szybkie doładowanie, idziemy. Teraz mamy wrócić, czy... Nie, normalnie jest przejście, na szczęście. Zobaczmy w takim razie, co się... Tu. Oczywiście są kolejne gówna, które miejmy nadzieję nie będą się respawnować w nieskończoność. Lecimy, lecimy, lecimy. Raz, 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 raz. Okej, 7000 prawie.
Co takiego kryje się za chatą lawą? Dobra, może wymieńmy sobie broń na szybko. Nie miecze. Tylko właśnie wróćmy do Ebony i Ivory. Dobra, trochę się podładowaliśmy. Choć niewiele. Ale przeszliśmy przynajmniej na drugą stronę. I zjeżdżamy niżej. Ha, proszę, i opłaciło się wymienić broń. To jest tak turbo swagerskie, ale w ogóle... Jak on to robi, że on strzelając podbija się jeszcze bardziej w powietrze? Mogę sam tam... Nie mogę, o dziwo. Muszę cały czas zjeżdżać. Nie mogę samemu zeskoczyć przez barierkę, bo jestem blokowany przez niewidzialną ścianę demonicznej mocy. To pewno jest wina demonicznej mocy. O, krwawa koza. Ciekawe. Mogę już? No, dalej nie mogę! Już mogę? Ciągle nie. No ty gnoju. Na glebie! Dobrze, płoń! Dobra, oszczędzałem przemianę. Kurde, chciałem zrobić wyskok, ale mi nie zaliczył skoku. Okej, mamy tutaj przejście do metra. Tak mi się wydaje. Tu... Tego nie zniszczę. Czy tutaj coś się stanie? Nic. No to... Do drzwi. Pewno walka. Oho, świetnie. Czekają mnie jakieś segmenty, widzę. Hrpapa! Gdzie? Coś pan taki śpieszny? Bijemy dookoła, ile wleży. Bo w sumie musimy. No, dobrze, dobrze. O nie, źle! Ty jest skubaniutki, jak mnie wziął, zgarnął. Uwięził we sobie. Choćba to w sumie ostatnia rzecz, jaką zrobił w życiu, więc nie wiem, czy to było takie inteligentne. Ciekawe, czy ten podstawowy też tak może zrobić. Dobra, lecimy, lecimy, pędzimy, ładujemy wszystko, ile wlezie. Szkoda, że mam tylko jedną broń. Praktycznie zero kombosów, jakie można wykonywać, bo to trochę boli. Bo z tego w sumie głównie słynęło słynie całe DMC, żeby budować ranki nie na ładowaniu damage'a po prostu w przeciwnika, tylko żeby odpowiednio bawić się kombinacjami ciosów. Dobra, za chwilę dojedziemy na miejsce. O, prawie 10 tysięcy mamy. To akurat miło. Ale potrzebuję półtora tyle, co najmniej, ile mam, żeby ulepszyć sobie jeszcze raz miecze. No, bynajmniej Rebeliona, bo nie mam prawdziwego pojęcia, czy zdobędziemy jeszcze jakiś inny. Dobra, wysiadamy. Dobra, tego nie zniszczę, tak się wolę upewnić. Czy to mogę zniszczyć? Nie. Czyli co? To samo? Tak. Powolny wjazd na górę. Niestety nie mogę tego pominąć, a szkoda. A status to jest co? Aha, to jest dokładnie to samo, co mogę sobie włączyć po prostu wciskając start. No to czekamy na rozwinięcie sytuacji.
O kurde. Nawet się herbaty napić nie mogę, no. Dawaj, strzelaj. Ćwicz celność, zwinne paluszki na spuście. Dobra, i to jest chyba wyjście. Mhm. Oho, a to kto? Jezus Maria, nie wierzę. Nie wierzę. Zrobiłem sobie herbatę i nie posłodziłem jej. Drama. Dla mnie to jest wielki. Dobra. Give me a moment. Muszę ją sobie posłodzić. Od razu lepiej. Zobaczmy. Pretendent powstanie, kiedy król uniknie. Okej, okay. Trochę dziwna spitka słów. Czyżby to był szef tego całego Uroborosa? Co? Co tak, że reinkarnacja Mundusa, że na pstryk przywołał ognistego Minotaura z piekieł? O, jeszcze oczywiście Minotaur ma młotek. Cudnie! Furia Taurus się nazywa ten przeciwnik. I ma trzy paski cholernego zdrowia! To że zachodzi o kpinę. No kurde, co za gnój. Kurde no. Nie powstrzymasz mnie, kiedy jestem w formie demona, gościu. No teraz już masz trochę większe szanse. No jak? No wyskoczyłem z tego ognia! Aha, właśnie z dupy umarłem. XD. Dobra, odpalamy demona i lecimy. No mówiłem, w tych nowszych częściach nie zależy mi na ocenach. Znaczy wróć, tych starszych. No głównie w więcej dwójce. Pewnie w trójce już da się wybierać pewne misje i co za tym idzie, także i je powtarzać. Ale tam też jest większe wyzwanie, jeśli chodzi o budowanie stylu. Ej, tylko mi nie gadaj, że to jest druga faza. A nie, okej, okay. Zabiliśmy go.
No dobra. Nawet poszło gładko, chociaż to pewnie głównie zasługa tej złotej kuli, bo gdyby nie ona, no to byłbym trochę w dupie. W sumie a propos, muszę zobaczyć, ile ja mam tych kul. Łowca odkryje czystą szybkość. Dobra, ja potrzebuję 12 tysięcy, a kul... No, złotych niestety mam już tylko... mam już zero. Mógłbym sobie kupić, ale to tak średnio się opłaca. Więc dobrze. Ryzyk fizyk, lecimy. Zobaczmy, czy coś tu się znajduje. Nie, mimo iż dosłownie sekundę wcześniej były tutaj zielone orby, teraz nie ma tu absolutnie nic. Nawet ciało tego Minotaura się wzięło i... sobie ciekawe, co się z nim stało. Ho, fabryka zaczęła się rozpadać. Alarm jest słyszalny. Da się usłyszeć alarm, co znaczy, że budynek może wybuchnąć w każdej chwili. Dobra, no to lecimy. Oczywiście mamy przeciwników. Tylko dalej nie wiem, czy... Bo jeśli chcę zyskać na czasie, no to pytanie, czy ja faktycznie muszę z tym walczyć. Bo jeśli nie, no to lecę od razu do tamtego, nie? Nie tak zmienić po prostu w połowie skoku sobie cel. Ej, ale w sumie mogę zmienić sobie ten. Nie to. Tylko w amulecie mogę tutaj użyć Quick Heart. No, nabić sobie troszkę tej przemiany. Dawaj, bijemy. Nabijamy coraz bardziej przemianę. Dobra, a jeszcze tutaj zbieramy orby. Olewamy tutaj ziomeczków. Zmieniamy się w diabełka i lecimy. Tak troszkę przyspieszeni. Choć jak widzę, niewiele to przyspieszenie mi tak w sumie dało. Aha, super. Przeleciłem sobie na sam koniec i po co? Jakby oba są zamknięte, no to co ja mam teraz zrobić? To co, mam jednak z tymi walczyć, czy nie? Jakby ja serio nie wiem. To się zrespiły po prostu znowu, no i co? No i co? Nie, tu mam coś... Wcisnąć, nacisnąć. Ja nie wiem, czy to się tak z panią w nieskończoność, czy na coś ktoś kliknąć i sobie otworzyć przejście. Bo nie zapowiada się na to. Na razie po prostu będę nie walił, ile wlezie, no przecież prędzej czy później muszą przestać się spawnić, nie? Jezu, fakt prostoty tych ataków czasami mnie rozbraja, nie? Boże, jak ty nie trafiłeś? Nie, poważnie, one się przestaną w końcu spawnić, bo to już zaczyna mnie trochę martwić.
wcale nie wygląda, jakby miałby przestać. No nie, no się chyba spawnią w nieskończoność, no ale co ja mam zrobić, żeby przejść dalej? Dobra, co ja mam tu zrobić? Poważnie. Użyję łoje jakieś 5 minut i nie mam ciągle pomysłu. Nie wiem, tu jest jakiś guzik, który mam nacisnąć. No nie, no nie rozetnę tego. Nie ta gra. Nie ta seria gier właściwie. Czy nie, inaczej. Nie ta gra i nie ta seria. Jednocze... Ja pierdzielę, tutaj są drzwi! No bez jaj! Vendetta, dekoracyjny miecz używany także jako kosa śmierci. Świetnie, i gdzie mam to zabrać? Dużem się cofnę. Mój bien. Nie, czy ja naprawdę bym aż tak ślepy? No całą tą walkę raczej wam wytnę, no bo nie ma sensu, żebym to wam pokazał. Nie tam. Muszę iść wyżej. Co właśnie, a propos iścia wyżej, odpalmy sobie przemianę i biegnijmy! Się otworzyło, widzę. Biegniemy dalej. Biegnij, ty na co czekasz. Dobra. Super, znowu mamy te takie dynksy do uderzania. Ciekawe, czy muszę je wszystkie aktywować. No coś mi się wydaje, że chyba tak. Weź, nie walcz z tym, tylko grzmotnij to. Dobra, na szczęście nie było timera na to, chyba. Tu. Olewamy totalnie przeciwników, biegniemy dalej. Czy ja tam widziałem niebieską kulę? Tam jest niebieska kula, oh my god! Nie wierzę. Dobra, nie, już trudno. Teraz nie ma czasu, musiałby tam polecić, żeby to zgarnąć najlepiej. No a tu oczywiście to jeszcze nie koniec. Tylko co ja tu mam dalej zrobić? Okej, znowu przeciwnicy. Nie byłem w ogóle w zasięgu, ale okej. No dawaj, strzelaj. Nie wiem, czy potrzebuję sobie nabudować trochę przemianę, ale w razie czego wolę to zrobić.
Tutaj jest na górze przejście. Ale jeszcze tutaj coś. Aha, nie, to jest totalnie bezużyteczne. Zarówno dla mnie, jak i w ogóle. Czyli po prostu musimy przejść dalej. Wychodzimy. Oj, proszę, samolocik? Co jest? Co to za jakieś przesuwki? Aha, jest ten tunel aerodynamiczny. No właśnie, potrzebuję przemiany, żeby biec. Czyli tutaj i do środka. Co, koniec misji? Jeszcze nie? Wyrzutnia rakiet! Proszę, proszę. Aha, i co? I teraz mam pewnie strzelić do tego? No, bo to nie pole... A nie, to się zasało po prostu. Dobra, ale... Oczywiście pewnie muszę to wymienić. Za pistolety. Nie. Gnaty. Jest wyrzutnia rakiet, tak. No, bez powodu miałem tutaj znacznik kamery. A chyba, że to pokazało, że po prostu zastało ten samolot i to już... ten. I to tyle. Użyjmy przemiany. Nie, coś wyżej? Niżej? No nie, to też mi nie pozwala iść. To co ja mam tutaj zrobić? No może coś jeszcze w tym samolocie? No nie. A, chyba że... No też nie, no... Co ja tu mam zrobić? Bo gra mi tylko wskazała tu. Okej, masz tu. Tu się coś stało. No i co? No i co mam tutaj zrobić? Mam strzelić? Nie. Mam ciąć mieczem? Nie. No to co ja mam tutaj zrobić? Chyba se żartujesz! No nie wierzę, stałem tam chyba jakieś... Dobra, ominę może milczeniem całą tę akcję, bo nie chcę mi się nawet rozwodzić na głupotą tej akcji. Nie wiem, czy bardziej nad moją, czy tego, kto to zaprogramował. 40 minut. No i myślę, że możemy na tym zakończyć odcinek. Oczywiście, żeby lecieć dalej, to muszę najpierw wejść do tego, ale wychodzimy zarówno z misji, jak i ja kończę ten odcinek, a także wychodzę z gry. Do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w DMC 2 Remastered. Cześć!